Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos. Dzisiaj niespodziewanka. Zobaczcie co ja dzisiaj dosiadłem, kurczę. Jeżdżący lotniskowiec ze stajni Harley'a moi drodzy. Pierwotna stal, która tutaj jest tak ukuta, żeby to, że tak powiem, służyło do jazdy turystycznej. Miało być inaczej, miał być street bob? Nie, fat bob. Fat Bob miał być. O, tutaj jest. A, Fat Boy, no właśnie, też zajebista maszynka, to Iron Master Block. Dzisiaj seria porażek. On na takiej maszynce sobie śmiga, tylko wam pokażę. To będzie tylko taka krótka zajawka, żadna recenzja, żadne tam jakieś testowanie, tylko po prostu pierwsze wrażenia i kilka słów z pierwszych wrażeń. Ja odjebałem, bo nie wziąłem uchwytu do kamery, przez co nie mogę sobie go doczepić do kasku. Tomek nie ma rękawiczki świętej, kurde, także jeździmy jak te kosmouchy, zobaczcie jak to wygląda, to ma wszystko. Tu brakuje tylko jacuzzi i ekspresu do kawy, naprawdę, zobaczcie, głośniczki elegancko, Dolby Surround normalnie, wyświetlacz, cała zabudowana maszyna, przez to przemierzając kilometry bez droży, jesteśmy chronieni przez wiatr, waży to ponad 400, chyba 30 kilo z płynami, plus jeszcze jakieś bagaże, plus druga osoba, jako pasażer, no to mamy grubo ponad pół tony. Silnik od Passata 1.9, także no jest moc. Niestety tutaj nie ma pierwotnego wygaru pięknej maszyny, jaką jest Harley, jakiegoś zwiększonego silnika, ponieważ ma tu raka w postaci po prostu, jak to się mówi, wydeszków, moi drodzy, nie akcesoryjnych, tylko firmowych. Także dźwięku z tego nie ma. Generalnie to filmik powinien się zacząć i zakończyć na tym, że go odpalę i posłuchamy jak on chodzi. Kurczę, niestety nie jestem w stanie ogarnąć wszystkich funkcji, tak jak przez chwilę będzie grało tutaj radio. No nic nie poradzę na to, bo nie umiem nawet go wyłączyć. Zobaczcie jaki tu jest fotel, tak w ramach tylko ciekawostki. On na razie syczy, także spróbujemy go odpalić, moi drodzy. Myk, wtrysk. No, musicie przyznać, że nie jest to odgłos z piekła, który wytworzył sam Lucyfer. Tylko raczej to jest taki przytłumione szczekanie, moi drodzy, jakiegoś małego pieska. No i tyle, moi drodzy, no nie wiem, może uda mi się tutaj, wiecie, skołować jeszcze jakiś uchwycik i coś tam dograć z jazdy, zobaczymy jak to się o, proszę bardzo, oczywiście system bez kluczykowy, podchodzimy, no fajne, nie fajne, nie, bo zaraz może przyjść gość z walizką, skopiować nam kluczyk i go ukraść, ale słuchajcie, tutaj mamy prosto z piekła głos, proszę bardzo, Tomek, odpal tego bandyta, zobaczcie, to jest wydech, to tu się zaczyna wydech, tu się kończy, dziękuję, kobra, 3, 4. Zapach spalin i to klekotanie. Tu silniczek jest niestety mniejszy. 107, bo tam mam 114, ale zobaczcie jak to brzmi. Także z Liberty Motors furka wyrwana. No dobra, jadę, bo mamy godzinę tylko na jeżdżenie. Moi drodzy, jednak kurczę, udało mi się wyrwać tutaj. Udało mi się wyrwać kamerkę od Iron Motovloga i tutaj wszystkie te tematy do nagrywania, na szczęście. Dzięki Tomek, kurczę. I powiem wam, że... Patrzę, czy się nagrywa. Nie wiem, jaki kadr z tego wyjdzie, zobaczcie. Taka maszyna w ramach ciekawostki, jak mówiłem wcześniej, żadna recenzja, pierwsze wrażenia, tylko pierwszy look. Motocykl mamy na godzinę, także jest to niewiele. Silnik, już mówiłem, 1.9, mój Boże. Chyba dokładnie 1870, no, Milkwake 8 chyba się nazywa, także nowy silniczek, niestety wydeszki standardowe, ale zobaczcie, to jest forteca po prostu do podróży, no typowo, zabudowana, nic tu nie wieje, moi drodzy, nawigacja, radio, wygodna kanapa, nie wiem, czy to w standardzie jest, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest akcesoryjne, czy nie. Zobaczcie, jaki to jest bagażnik. Tu macie jeszcze jakieś tam dodatkowy uchwyt na dodatkowy bagaż. Także no, to jest tylko maszyna do łykania tysięcy kilometrów, moi drodzy. Co tu dużo powiedzieć, kurczę. Możecie jechać do lasu, upolować dzika, zarzucić go na tył i jechać w burz, napalić ognisko i wytopić skubańca.
silnik wielki. Harley jakby widzę, że tu wszystko jest takie surowe, porządne, wiecie, ekstra. Tomek już jedzie, odpalamy, jedziemy, no. Ja wam tu nie będę mówił o tych funkcjach wszystkich, bo ja sam nie wiem, co to jest. Na pewno jest jakiś tempomat, jakieś tam bajerasy, na które musiałbym po prostu poświęcić kolejną godzinę, żeby to wszystko opatrzeć i obadać. Także super. Maszyna ciężka do jakiegoś manewrowania, bardzo się to dziwnie jedzie. To tak jakbym jeździł dwoma Suzuki naraz moimi. Wyobraźcie sobie, jadę na dwóch Suzuki, jeden kierowca, nie, trochę lipa. No, wybaczcie, trochę taki pajcerski będzie odcinek, no bo mówię, to będzie tylko taka, wiecie, taka zajeweczka. Takie pokazanie, taka pamiątka dla mnie, kurczę, że mogłem ten, dosiąść do takiego bydlaka. Tomek już jest. Jest i on naprzód. Jedziemy. Prosto? Czy co? O człowieku, teraz to mi dałeś wyzwanie, ja pierdolę. No, no nie, nie ciężko. Czekaj, ja tu muszę jeszcze tak zrobić. Ma to wsteczny? Kurwa, 400 kilo, czuć jak się bujnie na jedną stronę, to wiesz jak jest. Daj mu! Kurwa, raz na trzy. Nie wiem, jaki tu jest ruch, moi drodzy, jak to wygląda. Ponieważ mówię, Tomeczek mi pożyczył kamerę Iron Moto Vlog i może to wyglądać troszeczkę inaczej niż zazwyczaj. Może i nawet lepiej, bo ja nigdy nie mogę dojść do składu z tym wszystkim. Bardzo by mnie to, wie, tak cieszyło. Widzę. No i moi drodzy, zobaczcie, jak ja tu walczę z tym kurde żelastem. Mimo mówię, jak się rozpędzi, to już jest spoko, nie? Gorzej jest po prostu przy takich niskich prędkościach, żeby to manewrować. No i zobaczcie, mówię, maszyna typowo do podróży, no tutaj po prostu przemierzyć Amerykę. To byłoby coś pięknego taką maszyną. No ja tego nie czuję jakoś tam bardzo, żebym chciał coś takiego zrobić, ale kurczę, w ramach urlopu, za darmo. Czemu nie? Powiedzmy sobie szczerze, to jest maszyna jednak chyba dla człowieka, który jest ustatkowany i chce podróżować gdzieś. Nie potrzebuje jakichś wrażeń. Po prostu się lansi, że ma taką bryczkę, a nie inną. Dajesz, Tomek? No to jedź. Odcinka jest bardzo wcześnie. To się buja do 180, moi drodzy. Także to nie jest jakaś zawrotna prędkość, ale ja teraz płynę, tu wieje. Tu mną mnie miota, Suzuki, to bym latał po tych barierkach w lewo i w prawo, kurde. No, Tomek mówi, że już walczy tam na bobie. Chociaż jest podmuch, czuję, ale kurczę. Nie ma tragedii, a wiatr jest spory. Oczywiście mam taką, wiecie jak jest, jak się wsiądzie na nową maszynę, kurczę. Jeszcze tym bardziej, że nie mam doświadczenia w prowadzeniu takiej krowy. No, 400, no nie, no pół tony teraz ważę gdzieś z tym. No bo ja ważę 95 kilo. To 430 mniej więcej z płynami, no to kurczę, pół tony, moi drodzy, sunie po drodze na dwóch kołach, to już jest, moi drodzy, mały Fiacik chyba. Jakbyśmy wrzucili jeszcze pasażera i bagaż, to waga małego Fiata. Tak zwany maluch, jakby ktoś nie wiedział. Fajna sprawa, kurde, powiem wam, a fotelik, o, jakbym siedział przed telewizorem, bez kitu. No naprawdę jest wygodny, krzyż po prostu jest oparty, jestem, no myślę, że naprawdę, myślę, że można byłoby łykać kilometry, nie? No nie wiadomo, może jakbym przejechał 200 km, to bym chciał zejść, bo by mnie dupa bolała, no ale jak teraz jadę kilka kilometrów, to jest bajeczka, nie? Słuchajcie, no maszyna typowo do podróży, dlaczego? No bo to jest wszystko zrobione właśnie do podróży, zobaczcie, lusterka, wszystko widzę w nich, jak w samochodzie właściwie. Cicho chodzi, to tylko mruczy, to nie jest Harley taki typowo, wiecie, no w ogóle wiecie jak jest, teraz Unia Europejska, te wszystkie normy spalin to jest dziadostwo, nie, jak nie zmienisz sobie, o, no to ma akurat akcesoryjny tłumik,
wydeszek, kominek, to już jest piekło, nie? To już jest wykute przez Lucyfera. Właściwie nie wiem, czy to nie jest wygięte z jego rogów, bo po prostu dźwięk jest piekielny, nie? No ale to u mnie, tak jak mówiłem, rak. Jest wydech z rakiem. Bardzo fajnie jest sobie wsiąść na coś innego, kurczę. I zobaczcie, to jest właśnie Harley. Jedziecie, dostajecie furkę, możecie sobie pojechać, takie akcje robią, no to jest tylko naganianie klientów, tak? Bo ja już powiem, ale fajnie w Harley'u było, byłem, mogłem wypróbować, jak ktoś pomyśli, wow, mogę, to też sobie, to chcę kupić motocykl, jadę do Harley'a, zobaczę, może też mi dadzą coś pojeździć, nie? Klient, wiesz, ma zdecydowany na kupno motocykla w takim stylu, wsiada, może się za free przejechać i myśli sobie, kurde, fajne i chyba go kupię, nie? Także polityka jest super, już nie będę się wgłębiał jakby w ich psychologiczne... psychologiczne zagrywki, które stworzyły jakby ich klimat i to, że ludzie tatuują sobie po prostu ich logo, kurwa, gdzieś tam na ramionach czy coś, nie? No to już jest fenomen chyba, no. Znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że Japończycy robią to lepiej. Może robią lepiej, może robią gorzej, ale wiecie, to Japoniec nigdy nie będzie Harley'em ani na odwrót. Ale musimy wiedzieć jedno, że Japońcy kopiują Harley'a od zawsze, także ich pomysły wywodzą się stricte z Ameryki. Żółtki potrafią tylko zrobić R1. Nie, no żartuję, piękne motocykle robią oczywiście, to trzeba przyznać. Ale... no... powiem ci, że no nie jest to takie, wiesz, że wjeżdżam sobie Suzuki i myślę sobie, a dam mu kurwa, niech pojedzie, nie? To jest raczej takie na przetrwanie, no ale to mówię, ja to wsiadam pierwszy raz na taki motocykl, także nie mam w ogóle obycia, dlatego się trochę cykam też, nie? Wiadomo, co chodzi. Ale to nie jest na pewno motocykl, żeby też jakoś tam wchodzić w zakręty, nie? I słuchajcie, to ta skrzynia, nie? Każdy bieg słyszę strzelanie, to jest coś pięknego, to jest... ta charakterystyczna dla Harley'a, w każdym Harley'u jest to samo i to jest fajne. Na początku jak Iron kupił sobie Irona i tam nagrywaliśmy te niby testy, właściwie to nie testy, tylko pierwsze wrażenia, bo ja nigdy żadnego testu jeszcze nie nagrałem, to mówię, kurwa, tak chyba skrzynia jakaś zjebana, bo ten bieg tak wchodzi głośno, nie? A później dopiero gdzieś przeczytałem, że to jest jednak charakterystyka po prostu motocykla, no i tyle, no. Ale widzicie, no. Tak samo jak jest, wiecie, we wszystkim, każdą wadę i każdą zaletę można, i odwrotnie, każdą zaletę można przerobić w wadę i odwrotnie, nie? Jadę przecież, ja też się zmieszczę. No nie, no słyszę. No ty to na pewno lepiej słyszysz, no. Tak. Z tej strony siądę. Dobra, wymiana, moi drodzy. Wymiana tych lejców. Tutaj wszystko git, odpalasz, tylko jedziesz. Odpalasz i jedziesz. Kurwa, ciężarówka. Tomek, spierdolamy. Przekręcone, tylko odpalasz. Uważaj, no. Wow, fucking shit, ten. Dobra. No i co, moi drodzy? Kurde, wow, tu czuję piekło pod dupą, bez kitu. Tam wzywają cię z dołu. Panie, ja, gdzie tu jest hamulec? Wow, chuj. Powiem wam tak, w porównaniu do tamtej maszyny to jest sport. Ale nie mogę znaleźć biegu. Dobra, jedziemy. Woohoo! No, tu jest pozycja Harley'owa już, cholera. Jak tam, Tomek? MZ-ką jedzie, chłopie. Mówię ci, to jest lotniskowiec, uważaj, bo ci tu zaraz ruski myśliwiec wyląduje, chłopie, na tym. Kurczę, ale podoba mi się ten minimalistyczny licznik, to jest fajne, wbudowane, zobaczcie, w ten, jak to się mówi, trzymadło kierownicy, czy jak to się tam gada. Tylko brak, jak się przesiadłem znowu tam, to tu nie widzę żadnych kontrolek, kurde.
chodzi, chodzi, mruczy tak, nie? Tam jest nawet wskaźnik naładowania akumulatora analogowy. Jakbyś chciał sobie na przykład czajnik z herbatą podłączyć, to wtedy wiesz, że już musisz go wyłączyć, bo bateria jest na wyczerpaniu. Nie no, chodzi to obłędnie, powiem wam, że no ale widzicie, to jest silnik, no bo wydaje mi się, że... No. Sam Belzebub tam siedzi, kurde. Z trąbą chłopie i nadaje, nie? Ty, ale tu biegi bardzo do góry wchodzą, trzeba bardzo nogę podnieść. Za wysoko jest, nie? Albo na jakiegoś buciora glana, kurde. Moi drodzy, tu jest 150 niutków, tak samo jak tam, ale tu chyba trochę inaczej je czuć. A w sumie. Przepraszam, nigdzie, nawet o tym nie pomyślałem, drodzy widzowie, żeby pojechać. Ja to mam problemy z tym... O, jest, dobra. Patrz, ale takie surowe, wszystko z metalu, zobacz. Błotnik chyba metal trójka, nie? Tu nie ma człowieku tego. Dlatego to są motocykle z duszą. Jakie wibracje są, zobaczcie, jak ten silnik się trzęsie, a na ramie nie było tak czuć. Nie jest tak czuć, że to się tak trzęsie. Ale bardzo jest nisko osadzony też silnik. Manewruje, no. Bo jest, w ogóle jest, kanapa jest niska w ogóle, nie? Zobaczcie, jaki tu silnik jest prawie na podłodze, jak w BMW chłopie siedzi. To jest jakaś chłodnica, to jest oleju chłodnica, bo to jest wszystko powietrzem chłodzone. To mi się podoba, zobaczcie, sewki surowe, wyeksponowane, no bajka, to jest coś pięknego, no nie? Ten filtr powietrza też jest fajny, to chyba akcesoryjne jest wszystko, nie? No i minimalistycznie, tak, zobaczcie, licznik, wcześniej chyba w tych starszych wersjach był normalnie okrągły, coś mi się wydaje, z tek... No. No, a teraz mamy bak po prostu, wiecie jaki. Goły! O, mówię, co mi tak wieje po tym, po szybie, po tym, po mordzie, a tu zapomniałem, że tu owiewki nie ma, panie Glebieć. Także tak to było, moi drodzy, w tunelu. Powiem... Mam nadzieję, że to wrzucę, co mówię, ale no... Tym się lepiej jeździ. Jest więcej frajdy. Tu. Żegnaj, Bobie. Bobie nie robię. Gasisz? Kiedy lejemy ważkę? On nie może być bieżący. To jest starsza maszyna. Ale ja nie wiem, jaki on jest. Tu też jest na tym. To się przypaliło. Ty to nie twój but? Albo mój? Nie mówmy im nic o tym. Dobra, moi drodzy, koniec tej zabawy. Kurczę, dziękuję za uwagę. No ja już wracam powoli tutaj. O kurwa, ostatnie tankowanie. Nagrywa tu kamerka w ogóle? Kurwa, ty co jest na... Już? Niemożliwe. Piątka. Czekaj, jeszcze parę sztosów. Dobra. Dobra, 15 zł to jest, panie. No, 50 km zrobiliśmy, czyli spaliliśmy, kurczę. No nim tak 6-7 może by palił, może przy takiej jeździe normalnej, może więcej. Chociaż kurwa, na taką landarę 6 litrów to by się wydawało, że mało. Ty, ale nie, no faktycznie, to jest linia. To jest linia i te tarcze są fajne, one są... Kurwa, aha, bo one są jednokolorowe to są, a ja nie gadam do tego. Tak, aha, Paweł, fajnie. Kurde, ale bym odjebał, bez korka bym pojechał, ty.
Dobrze. Carlos Misz. Jestem mistrzem. Jestem mistrzem gry, nazywa się to życie. Właśnie bym zostawił korek i pewnie bym musiał zabolić te dwa klocki za niego. Dobra. Tomek, prowadź. Prowadź do stajni Augiasza. O-o. Dobra. Ty, u mnie też nie pokazuje wszystkich. Ja powiem, bo tak zrobiłem, nie? No i tutaj jadę sobie jak dziadek. Nawet mi jest niepotrzebnie zamykanie kasku, bo słyszę muzyczkę. Jestem pierwszeństwa, Karla. Tylko ty słyszysz muzykę z piekła. Kurde. Szkoda, że właśnie takie kurde płomień nie leci z tego, ty.